sklep internetowy cieplo24.pl. Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Gawlikowski i w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić gamę produktu z oferty sklepu Ciepło24, a mianowicie stację uzdatniania wody. Dokładnie modele z serii AquaHome Smart firmy Viessmann. Po co w ogóle instaluje się takie urządzenia? Czy to ma sens i jakie są koszty urządzeń? Na to wszystko postaram się Państwu odpowiedzieć w tym odcinku. W Polsce, praktycznie na całym obszarze naszego kraju, mamy twardą wodę, taką zakamienioną. Wartość ta waha się na poziomie od 3 do 20 stopni w skali niemieckiej, jak widać na załączonym obrazku. Twardość wody można sprawdzić ogólnodostępnym testerem wody. W zakamienionej wodzie występują zarówno jony wapnia oraz magnezu. Głównym celem stacji uzdatniania wody jest usunięcie tych jonów i zamienienie je na jony sodowe, które powodują zmiękczenie wody. Po co ją zmiękczać? No, jest parę powodów. Przy wodzie miękkiej nie niszczą się nam tak bardzo urządzenia grzewcze czy AGD. Nasza armatura łazienkowa także wygląda lepiej, jest mniej zacieków na kabinie prysznicowej, a także zużywamy mniej środków czystości. Drugim powodem to zdrowie. Skóra po kąpieli przy wodzie twardej jest wysuszona. Może dojść do podrażnień i jest także możliwość infekcji skóry. Twardość wody wpływa także na włosy. Ja, jak widać na załączonym obrazku, nie mam włosów. Więc nie mam z automatu takiego problemu, ale kiedyś jak byłem młody, to miałem włosy, byłem czarny, nie, i grałem w kosza. A tak na serio, gdy woda jest miękka, to i włosy są miękkie, mniej łamliwe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, bo miałem mówić w dzisiejszym odcinku o produktach, a gadam o włosach. O, no da. A więc, w Ciepło24 mamy kilka zmiękczaczy z rodziny AquaHome Smart, które mają możliwość komunikacji z darmową aplikacją na telefon. Pierwszy model, bestseller w naszym sklepie, to model AquaHome 20 Smart. Dokładnie ten tutaj, przy którym stoję. Jest to urządzenie do wody wodociągowej, posiadające inteligentny sterownik wspomagany aplikacją na telefon. Model ten ma w butli 20 litrów złoża, które pozwala na uzdatnianie wody w domu jednorodzinnym, posiadającym jedną lub dwie łazienki, zamieszkałą przez 3 do 5 osób. Drugi model to AquaHome 30 Smart. Jest to urządzenie gabarytowo dokładnie takie samo jak model 20, lecz w środku mamy większą butlę z większą ilością złoża, bo 26 litrów, które pozwala nam zmiękczyć wodę w większych domach z większą ilością mieszkańców, powyżej 5 i z większą ilością punktów poboru wody. Trzeci model to AquaHome Duo Smart. Jest to urządzenie do wody wodociągowej, które łączy funkcję zmiękczacza, a dodatkowo posiada filtr węglowy, który poprawia smak wody, usuwając z niej chlor. To urządzenie zmiękcza i filtruje wodę jednocześnie w całym domu. Można bezpiecznie i ze smakiem pić wodę z kranu. Można zrezygnować z kupowania wody w plastikowych butelkach. To oszczędność naszego portfela i środowiska. Czwarty. Ostatni model to AquaHome Mix Smart. To urządzenie do wody studziennej. W butli posiada złoże pięcioskładnikowe, które usuwa najbardziej popularne zanieczyszczenia, które są w wodach studziennych, jak twardość, żelazo, mangan, amoniak i substancje organiczne, czyli wszystko to, co znajduje się w wodach z ujęć własnych praktycznie w całej Polsce. Wszystkie modele Smart mają możliwość, jak wspomniałem wcześniej, sterowania darmową aplikacją na telefon. Aplikacja nazywa się iQua i pozwala nam podglądać i sterować pracę urządzenia. Aplikacja pozwala nam sprawdzić natężenie przepływu wody, sprawdzić zużycie wody w danych okresach. Możemy także porównać zużycie wody z innymi użytkownikami. No jeśli sąsiad da wgląd i ma oczywiście takie samo urządzenie. Dodatkowo poprzez aplikację będziemy wiedzieć, kiedy uzupełnić sól, którą można kupić oczywiście w sklepie ciepło24.pl. Przez aplikację możemy także wymusić regenerację złoża lub zaplanować ją na dany dzień. Aplikacja poinformuje nas także o zbyt długim przepływie wody,
Dokładnie po 10 minutach dostaniemy powiadomienie w przypadku, gdy u nas w domu tej wody nie zakręcimy. U nas w domu, nie u sąsiada. Aplikacja nie informuje nas, kiedy sąsiadka się kąpie. No, takich bajerów nie ma. Stacje Aqua Home z serii Smart mają także darmowe uruchomienie. Należy zapłacić tylko za dojazd serwisanta z okolicy. Aby zgłosić to uruchomienie, należy wypełnić formularz na stronie aquahome.pl. Aktualne ceny za przedstawione urządzenia znajdą oczywiście Państwo na naszej stronie w kategorii technika grzewcza, w podkategorii zmiękczacze do wody użytkowej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i klikania łapy w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cieplo24.pl